Dzień dobry wszystkim czarnoprawcom! Hołk! Dzisiaj bohaterami są Konrad. Wojtek i Konrad, a przede wszystkim Konrad, bo pierwszy raz gości na naszym filmie. A tak, szczególnie bohaterami są dwa karabiny. Jak popatrzycie, drodzy widzowie, to te karabiny są prawie identyczne. Za chwilę o nich opowiemy, a teraz strzelamy. Do boju, panowie! No to Wojtku, jak to się ładuje? Ile tu dajesz grań prochu? 70 ZS4. Ale to nie, i tak jak widzieliście, to przy tym kalibrze, bo to jest 18.3, to i tak nie jest jakoś tragicznie czuć, ale spoko. Pocisk minie z Pedersolego Kokili 702 kaliber. A co to masz za smar? Mój. Aha. Mój, to tam. Żaden tam cudak. Kalibrujesz te pociski? Nie, właśnie jak widać tutaj, panowie, no troszeczkę mamy ciasną robotę. Ale... No to nie taka idea. U mnie to... No, wiadomo. Bo nie chce mi się z tego... To jest za cenny karabin, żeby z niego strzelać. Ich zrobili całe 1400 sztuk. Potem opowiadasz o tym, a teraz popatrzmy, jak się strzela z pioniera. A jakiej to produkcji? Prusak. Pruskiego pioniera. Trafił. Całkiem przyjemnie. Przecież mówiłem. Ja dużo pod czarnej wchodzi. Nie wiem gdzie. Nie patrz tak, nie będziesz nic widział. Jest na dole. Co ty robisz? No to jest widzę. Już takie dziury robi. A gdzie celowałeś? Pod białe. Pod białe. No to się tak... To możesz... To szerego. Wchodzić do celowca samo. No, te miniaczki by trzeba było faktycznie... dziesiąteczkę niecałą przekalibrować. Ale to nie są karabiny, gdzie będziemy przecież z nimi na zawody jeździć. No ale jak ma być nawet rekreacyjnie strzelane, to... Strzelamy dzisiaj, pokazujemy, że po prostu takie karabiny też mogą strzelać. Były używane na wojnie. I to na trzech. Tak, jakiś? Czterech. No potem, bo muszę założyć kupia czymś. Pickelhome. Ale ładowanie jest bolące, bo czuję na ręce. A lufa się już grzeje. Widzę, że bez mojego sztandera nie ma szans, żeby to załadować, wiesz? Ja to wiedziałem, że to tak będzie. Jak widać, przetrwały. A ta lufa to jest po-napoleońska, czyli ma 220 lat. Pięknie. Broń przetrwała strzelanie. No to dlaczego nie? No bo cóż. No tutaj do niego. Tak, tu mamy starszego pioniera. Starszy pionier strzelał. Starszy pionier strzelał. Na szybko, bez celowania. Gdzie celowałeś, Wojtku? Tu tak. Przepraszam, starszy pionierze. Tak mniej więcej. I tak jest nastawa na... 200 kroków, 150 metrów. Czyli 150 metrów. Nie nagrywaj. Tamtej tarczy nie pokazuj. Jak to nie? Młodszy pionierek. Młodszy pionier strzelił 2 razy, to znaczy, powiem Państwu tak, że młodszy pionier został źle wytrenowany przez starszego pioniera i to jest wina starszego pioniera. Oczywiście, ja wszystko przyjmuję. Dobra, dziękuję. Ale fajne dziury, nie? Może gdzieś tu w deskę trafiło, nie trafiło. Ale cieszy mnie to. Nie, tu deskę rozwaliłem, zobacz. No, deska poszła. Jak kończy rozwalił przy dechę. No i tak pada nasza strzelnica. Przez takich strzelców. Ale podoba mi się. Burza. Tak, czarnoprochowcy, no niestety już jest. Pan Buczek nas wygania. Mam nadzieję, że zdążymy przed burzą jeszcze Wam coś opowiedzieć. I Wojtku, mamy tu piękne 2 egzemplarze, z których się strzelał z kolegą Konradem. No i teraz powiedz wreszcie nam dokładnie, co to jest. Gewehra. Gewehra, pruska Gewehra, to faktycznie Gewehr. No, Gewehr. Gewehr. Pionier Gewehr. Pionier Gewehr, czyli... Dobrze. To jest najrzadsza pruska przepisowa broń palna z okresu połowy XIX wieku. To jest tak zwany Udmodernizem Pionier Gewehr, model 1856. Kaliber? Kaliber, one były w różnym kalibrze, ale około 18-30, przepraszam. 18-30 mm. Tak. To jest na cale imperialne jakieś 71 cala, nie? To jest Europa, tutaj tak. Mamy milimetry. Powiedz mi dłogość lufy. Tak, patrząc to jakieś 80 czyli cały, nie, chyba nie, mniej. Cały karabin ma około 1,22 m, 1,23 m. No to będzie około 70 cm lufa. Tak. Jeszcze napiszemy dokładnie. Lufa jest gwintowana w przepisowy minie system. 5 brust o skręcie 1/55 cala. 1/55? Tak, tak, dość szybki gwint. Szybki, wolny. Jaki pocisk do tego karabinu? Więc pocisk był minie. Dokładnie takiej formy, jak tu widzimy. To jest kaliber 69 z kokili Leimana. A pruski był kalibru około 700 cala. Dobrze, powiedz mi jeszcze o budowie tej broni, bo bardzo ciekawy, ma tu bączki typu francuskiego, ale ten pierwszy bączek jest taki... Dobrze, żeś nawiązał słowo francuskie tutaj. Typu? Nie, one są francuskie. Francuskie. Cały karabin jest praktycznie francuski. A dlaczego ma takie dziwne tu wycięcie? A to wszystkie prusaki tam potępione. Ja to za chwilę powiem. Żeby to się nie przeruszało. I tak jak w Winterbergiszu Infanterie Gewehr, co robi Pedersoli, to jest ten sam, po prostu taki niemiecki patent. Ale jak nawiązałeś do francuszyzny, to co tu trzeba powiedzieć? O, wezmę tego pioniera, bo on jest praktycznie cały francuski. Więc te karabiny, to one nie były produkowane jako te karabiny minie, tylko najpierw w czasie wojen napoleońskiej Prusacy zdobyli na Francuzach karabiny tak zwanych dragonów i woltyżerów. I one poszły do wojsk technicznych na służbę. Jako skałkowe. Do pionierów. Tak, między innymi, ale wszystkie wojska techniczne miały. I w latach 40., jak weszły zamki kapiszonowe, to uznano z tamtych wojsk technicznych, to wycofano taką broń, tam im dano gładkolufowe muszkiety, wzór 39 między innymi, a pionierom uznano, że przerobią te dragony na to, co widzicie, tylko tego celownika nie było i były gładkolufowe. I ten jest przerobiony w Poczdamie. O! Tak. W roku, no koniec lat 40, chyba 40, ja dam fotki moje, 48 albo 9. No i to dobrze, ten został przerobiony w Poczdamie, a ten w Nysie. Gdzie? W Nysie. W Nysie. Na Izę. Na Śląsku. Na Śląsku. Była fabryka broni i oni tam przerabiali. I one służyły kilka lat jako takie gładkolufowce, jak tu je widzicie. Kolby były albo zostawione francuskie, tak jak jest tu, albo były nowe robione, tak jak jest tu. To jest produkcja Nysa. Czyli w Nysie dawali nowe kolby? Drzewo. Natomiast wszystkie okucia, te zamek przerobiony ze skałki na kaprzem, te okucie i często te, przynajmniej u mnie jest te, zostały francuskie. No. Ale nawet widać, że kształt kolby jest francuskim wycięciem. I punce są francuskie i tak wszystko. Samo na tym, tak samo na tym. Jest też to wycięcie, zgłębienie. Tak. A tylko te górne bączki robili nowe, bo ta broń została skrócona o jakieś 20 centków. No dobrze, Wojtku, opowiedz nam szczegółowo o tych targach. Dobrze, no to tak mówię, dano je do fabryk te dragony skałkowe w latach, koniec lat 40. I przerobiono je w taką formę, jak tu widzicie, tylko bez tych celowników. Rufy były gładkie. I one służyły kilka lat u pionierów w takiej formie, tylko i wyłącznie u pionierów pruskich. I co? Nawet bagnet jest francuski. Proszę, założymy. Francuski z wojen napoleońskich. Pamięta Napoleona, vive la France, vive la imperator. O. No ale to z infanterii nie miał się co tam równać. No nie, znaczy... Nie ten zasięg. Nie, bo to było z karabinu, dragonów i woltyżerów, czyli z elity, Elita. A. Dobra. Dobrze, no i mamy... I tak, tych na gładką lufę to naprawdę w najlepszej literaturze niemieckiej nie mogę znaleźć, ile ich przerobili. Na pewno kilkanaście tysięcy sztuk jako skałkowe dragony służyły w pruskiej armii. I liczmy na to, że jakieś 10 tysięcy, może nie, mniej, jakieś 5 tysięcy przerobiono na kapiszonowe gładkolufowce. No i mamy rok 1856, 55. 55. Prusacy pod wpływem wydarzeń na Krymie postanawiają wprowadzić system minie u siebie. Mimo że mają Dreyse, to uznali, że muszą mieć jeszcze system minie. No bo Dreyse to nie było. Tak, no i robią sobie te piechotne karabiny i rok później uznają, że pionierzy jako ważny oddział wojsk technicznych muszą mieć taką najnowocześniejszą broń. I te ich gładkolufowce z powrotem idą do fabryki i zostają przerabiane na system minia. I dostają nowe celowniki? Dostają właśnie te nowe celowniki segmentowe. Ta pierwsza nastawa to jest na około 200 kroków. Następnie klapka idzie do góry. O, myślę, że to tu będzie widać. 450 kroków i 600 kroków góra. Okej. Okej. I teraz największa ciekawostka kolekcjonerska. Tak. Ile ich zrobione? Jak myślicie Państwo? 1000? 1457 sztuk. Jak się nie mylę. W karmedzie to będzie co, jak co to tam napisane, co i jak. 1400 tam parę sztuk. Bo oddziałów pionierów było tylko 8 albo 9 w tym czasie. To przybliż jeszcze naszym widzom, czym zajmowali się pionierzy? Pionierzy to byli połączenie saperów z pontonierami, zwiadowcami, minierami i tak dalej. Czyli takie wojska techniczne. Takie wojska techniczne. I teraz mamy perełkę, jeśli chodzi o te karabiny. Właśnie. Mamy tu perełkę. Obydwa karabiny służyły w gwardyjskim oddziale pionierów. Jeden był w Pozdamie wyprodukowany, drugi w Nysie, ale mimo w jednej, tu jest GPA, czyli Garde Pionier Abteilung, a tu jest GPB. Dlatego, bo ten wszedł do służby u pionierów gwardyjskich przed 1860, a ten zaraz po. Zmiana nazwy. Ten jest z 2. batalionu i to byli saperzy. Tak? Dobrze pamiętam, saperzy? A tu jest 4. batalion, 70. numer, tu jest 5. numer, nie? Tak, 5. numer i ci to, tam napiszę gdzieś tam przy okazji. Czyli to są dwa karabiny, które służyły w jednej jednostce. Gwardyjskiej, więc to jest... To jest rarytas. No i mają tu wszystkie, mają opuncowania odpowiednie. Te karabiny gwardyjskich pionierów, co znaczy gwardyjskich pionierów? To była jednostka elitarna, najczęściej synowie szlachty tam służyli. Mała jednostka, bo to bodajże było nie więcej niż 500 luda. Dlatego tych karabinów nie było za dużo. No tych karabinów w ogóle zrobiono 1457 sztuk. Większość szła do tego gwardyjskiego batalionu, a niektóre, co zostały, zostały do 8 innych batalionów rozłożone. No i powiedz naszym widzom, Wojtku, dlaczego on jest taki krótki? Krótki i poręczny i dość lekki. Dlatego, gdyż pionierzy atakowali umocnienia, jak i bronili umocnienia, jak i budowali różne umocnienia, prawie przez rzekę, potrzebowali broń, tak jakże bardzo poręczną. O, dobrze poręczną. Bardzo poręczną. To nie mógł być muszkiet piechoty czy coś takiego. No bo oni nie nosili, nie atakowali piką, tylko musieli mieć do ostrzelania, gdy ktoś ich zaatakował. Ktoś ich zaatakował, albo jak coś szturmował. Albo jak sami szturmowali. Albo jak sami szturmowali, nie? No to zawodnie musiała być taka poręczna. I tutaj taka historia, no bo cały czas to u tych gwardyjskich pionierów nie służyło. A gdzie? No proszę Państwa, w 1866 roku ten gwardyjski pionierski batalion dostał karabinki Dreyse'ego, specjalny model. Te karabiny poszły do reszty pionierów. Czyli już gwardyjskich, czyli tych wyborowych. Gwardyjscy na wojnę z Austrią w 1866 poszli z Dreysiakami. A te? A te poszły do reszty, znowu do zwykłych pionierów. Do zwykłych pionierów, do zwykłych, nie gwardyjskich. Ile wojen zaliczył taki karabin? Bo to już czasy Napoleona, tak? Tutaj, od czasów Napoleona. Tutaj powiedz, 200 lat. 220 lat. Bo ten jest ewidentnie jako z pierwszego dragona przerobiony, ten Nyski, więc to jest około 1801 roku produkcja. Tak. Czyli lufa, okucia, zamek. Czyli mamy 225 lat. Mamy 223 lata. 3 lata, tak. A ten? Ten jest podobny. Ten jest troszkę młodszy, bo jest późniejszy. Czyli, drodzy Państwo, 220-letnie lufy, no bo kolby były strzelały dzisiaj, to żeście widzieli. Tak. Nie rozleciały się. To mamy pierwszą wojnę napoleońską. Tak, jako pierwsze napoleońskie, potem w czasie wiosny ludów troszkę tam, jako kapiszonówki, ale to takie była ruchawka, nie wojna. Potem wojna duńska, bardzo poważna, gwardyjskich zwłaszcza. Tak, tutaj udziały, te umocnienia duńskie atakowali. I potem super ważna wojna z Austrią w 1866. No i teraz jest przemianka. Pyk! Wszyscy pionierzy po wojnie z Austrią w 1966 dostali te specjalne modele Dreyse. A ten karabin gdzie był? A te karabiny poszły, proszę Państwa, i tu jest taka ciekawostka. Darku, to byś musiał tutaj zjechać kamerę. To zrobimy, tak? Więc obydwa te karabiny trafiły do pomorskiej Landwehry. Mniej więcej rejon dzisiejszego Szczecinka. No. I to jest Landwehr Infanterie Regiment numer 21. I ten ma numer szeregowego 754. A to jest ta sama jednostka i numer szeregowego 753. Chłopcy stali koło siebie. Te dwa karabiny stały koło siebie, jak my w tej chwili. Tak. Proszę, proszę. I byli to Pomorzanie. I to, no. Nie. No w tamtym rejonie brali Pomorzan do Landwehr. Tak, ale to Pomorzanie nie. No tak, no, ale Pomorzanie. No nie dzisiejsi. No i dobra, jeszcze jakąś wojnę zaliczył? No tak. Ta jednostka poszła z tymi karabinami na wojnę z Francją w 1870 roku, czyli karabiny wróciły do macierzy, można powiedzieć. Znaczy, no tak, ale strzelałem w drugą stronę. Dobra, w każdym razie karabiny o niesamowitej historii. Niesamowite dwa karabiny, bo dwóch ludzi stało obok siebie z tymi dwoma karabinami. No, ci daleko od siebie nie stali w tym gwardyjskim batalionie, przepraszam, tak. Pionierów. Dwie kompanie obok siebie. Tam jest druga kompania, tu jest czwarta. I tak trafił do tej samej jednostki, do dwóch szeregowców, którzy się znali i stali obok siebie, prawdopodobnie. No to nie jest koniec. jako bojowa się skończyło, wiadomo, po w latach 70., początki lat 70. te karabiny zostały wycofane. No tak. Piechota Landwehry najpierw dostała jakieś stare drejziaki, piechota liniowa dostawała już mauzerki jednostrzałowe. I co się stało? Co się stało? Obydwa te karabiny trafiły do tej samej Izby Pamięci. Tu są numery z jeden obok drugiego. Niesamowite, niesamowite. Ale powiedz mi, Wojtku, jak to trafiło do ciebie? No też nie dwa na raz. Byłem mądrzejszy niż Niemcy. Dobra, i chodzi o to, że Niemcy sprzedawali. Niemcy sprzedawali na aukcjach. Pierwsze kupiłem tego. Lat temu, 6-7. A tego kupiłem w zeszłym roku. I proszę, i znowu. Ale cała tajemnica mundialu polegała na normalnych, oficjalnych aukcjach. One były źle opisane. Mamy szczęście je widzieć naraz. Stan jest naprawdę bardzo dobry, do doskonałego. Szczęśliwy. A co ciekawe, tutaj jak przerabiali ze skałki na kapiszon, to ścierali te napisy francuskie. Ale idzie je jeszcze raz czytać. Ale mówię, szczęśliwy posiadacz jest w Polsce i te dwa Gewery są teraz w Polsce. Tak. No i jeden jest Nyski, czyli śląski w ogóle. Śląski w ogóle. Drugi jest Poczdam, no to tam. No, okay. No trudno, że Poczdam. No w Polsce znam jedno muzeum, które to ma na pewno. Jest to tu niedaleko Będzińska Zbrojownia. Ma ten karabin. Kiedyś był źle opisany, dopiero jak świętej pamięci pan Fuiński ze mną zaczął współpracować, to zmieniliśmy ten opis. Tam było opisane, że to był karabin Straży Granicznej Pruskiej. Dobrze. No. Drodzy widzowie, jeśli chodzi o Gewery pruskie, pionierów, na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy na nasze forum Celpal. Tak, tam napiszemy taki... Tam Wojtek zamieści szczegółowy artykuł, szczegółowe zdjęcia. Dziękujemy bardzo i oglądajcie nasz kanał Celpal. Pa.